Ja, elfy tutaj Alkai, moi drodzy, dzisiaj witam was w Deadplate, w tej grze horror. Jesteśmy kelnerem właśnie z takim bardzo uroczym szefem kuchni, więc nie wiem, co tęczowego z tego wyjdzie, ale kochani, ja sobie ogólnie tutaj rozpoczęłam już tutorial sama, więc wydaje mi się, że jesteśmy w stanie rozpocząć nasz pierwszy dzień pracy. Dokładnie tutaj jest nasze menu dnia. Okej, dobrze wiedzieć, jeżeli będziesz mnie potrzebował, będę tam na zapleczu. Proszę bardzo, powodzenia. I co się dowiedziałam jedynie o tej restauracji, że nie mamy jakiegoś takiego zwykłego, sztywnego menu. Tutaj pani chce O, proszę bardzo, siadajcie tutaj, proszę bardzo, na stoliku dla dwojga. I właśnie, nie mamy jakiegoś sztywnego menu, tylko cały czas ono się daily zmienia. Co by panie chciały? Okej, ona by chciała przystawkę, ta też by chciała przystawkę? O Boże, chyba tak, one by chciały obie przystawkę. Czy ja mam kolejnego klienta? No to powodzenia, Genali. Dawaj, przystawka. Następnie bierzemy tego gościa, który chciał, proszę bardzo, tutaj stoliczek. I czekamy tutaj, już to nas czekają dania. Powiem wam szczerze, jeżeli chodzi o gameplay, jest on dosyć skomplikowany. Okej, dobra, on też chciałby przystawkę. O Jezu, a ja mam jeszcze inną przystawkę do dawania. Oni muszą skończyć to jedno, więc zaraz im dam drugie, bo na górze są, proszę bardzo, tutaj, Boże, kucharze. Bierzemy przystawkę. Oni chyba łatwiej pracują niż my. Szybciej, kochani, dobra? I teraz ten gość, tylko żeby nam nie wyszedł. To jest najważniejsze, dobra? I proszę bardzo. Dajemy mu. Uf, udało się. O nie, ta babeczka pewnie by chciała coś. Okej, ona by chciała główne danie. Dobra, niech to się robi. Następnie możemy w takim razie się dopytać tej pani, co by chciała. Halo, halo bestii. Dobra, ona też by chciała. I ten typ też by chciał. Okej, to zostawmy to tutaj, weźmy to danie, to będzie, ja już widzę, że ja w tym będę beznadziejna, nigdy nie grałam w Overcooked i to wiecie co, może być bardzo widoczne, dobra, mnie bardziej interesuje ta fabuła, którą będziemy, do której będziemy tak naprawdę dochodzić właśnie z tym szefem kuchni, ponieważ pierwsze co mnie zastanowiło to dlaczego mamy takie dziwne menu, które zmienia się codziennie. O, okej, dobra, czy one by coś chciały jeszcze? Dobra, Jezus Maria, kolejną przystawkę. Aha, nie ma sprawy, proszę bardzo, trzymaj i ty pewnie zaraz byś coś chciał, prawda? No dawaj, odkładaj te menu, panie, ja potrzebuję... Dokładnie, proszę bardzo, co ty byś chciał? O, ty byś... A, chodź. Okej, dobra, on też by chciał. Na zasadzie to nie jest przystawka, to jest chyba taki, wiecie, dodatkowa sałatka. No ale bestii, trzymaj. Okej, i teraz jeszcze musimy oddać te dwa zamówienia. Nie do końca mi się to podoba. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie złożony tylko i wyłącznie z tych dwóch klientów. Znaczy tak naprawdę trzech. Nie, bestii, na razie nic nie dostajesz. Ja rozumiem, że ty byś chciała, ale nie ma takiej na razie opcji. Okej. I proszę bardzo, ty byś chciała deser. Będzie to do zrobienia. I tutaj oddamy to. Trzymaj. Okej. I deser, na szczęście, już sobie idą, Boże kochany. Tak się czują osoby, które pracują w gastro. Dobra, i baba, czekajcie, czy ja wzięłam od niej ten? Nie, ona też by chciała deser. No to idziemy. Dajemy deser kucharzom i teraz on pewnie, znając życie, też chciałby deser, prawda? Tak, dobra, ale na razie i tak nie możemy nic z tym zrobić, ponieważ jest ten deser do wzięcia. Oj, już nie mogę. Już tyle biegać. Nie byłabym dobrą tą... O, te już chcą płacić, ale zanim jeszcze to zrobimy, to dajmy temu gościowi. Dobra, i one chcą płacić, więc... Dobra, dajcie mi pieniążki, a ty, bestii? Ty, bestii, co byś chciał? O, dobra, ty też chcesz płacić, no to super, idźcie już sobie, dokładnie. Papa! Cudownie, mamy... tutaj było mniej, ponieważ tamci dali nam $400. Ten typ dał nam 200 i proszę bardzo, pierwszy dzień został zakończony, kochani. Mamy kolejną rzecz chyba odblokowaną w menu, jednakże... to jest nasz dom. Bestie, you live like this? W ten sposób? Wiesz co, ja bym posprzątała, powiem ci szczerze, na zasadzie... okej, prawdopodobnie kiedyś to zrobię.
kiedyś, ewentualnie kiedyś. Słuchaj, naprawdę, to zaraz pleśnie tutaj, zaraz się pleśń rozrośnie, ja nie wyobrażam sobie, czekaj. Tutaj możemy sobie podgrzać jakieś rzeczy, które nam zostały z wczoraj z obiadu, ale proszę bardzo, okazało się, że je spaliliśmy, więc raczej będziemy coś zamawiać. Jezus Maria, czy ten chłopak potrafi cokolwiek? Idziemy tutaj, telewizję sobie możemy włączyć? Nie, jest to stary telewizor, najbardziej droga rzecz w tym apartamencie i ten ekran w ogóle jest troszeczkę rozwalony, ale wciąż jesteś w stanie coś tam z tego wydobyć, co tam w tej telewizji chodzi. Na pewno nie możemy nic tutaj posprzątać, możemy zadzwonić do niej. Czy to jest nasza ex-dziewczyna czy coś? Jakby, nie wiem, może do niej jako do mamy. Halo? Hej? Aha, prawdopodobnie ona jest zajęta. Może to jest nasza dziewczyna? Dlaczego ja powiedziałam, że to może być nasza ex? To nie musi być nasza ex, to może być nasza obecna dziewczyna. Dobra, mamy tutaj, proszę bardzo, jakąś szafę rozwaloną. Zobaczmy, co jest w lodówce. Czy coś... Piwsko i jedzenie? Czy ja mogę to wziąć? Bo to bym chciała w sobie podgrzać. Nie, nic z tego, co widzę, nie mamy możliwości nawet do wzięcia. No to dobra, nic po prostu po tej lodówce nam... pożytku nie zrobi. Aha, moi drodzy, mamy tutaj gitarę oraz przy tej gitarze są jakieś takie cząstki, można powiedzieć, listów miłosnych albo jakichś tekstów piosenek, które ty napisałeś i tutaj nasz bohater mówi, że prawdopodobnie powinienem dokończyć je pisać. Może wyrzucisz te śmieci, mordo? Chociaż nie, no ja już się dowiedziałam, że chyba ty nie jesteś tym sprzątającym gościem. O mój Boże, nasza, słuchajcie, w ogóle łazienka zaczęła tutaj... Boże kochany, nasza łazienka zaczęła tutaj się podtapiać. I co, ja nie mogę nic z tym zrobić? Mam taki syf, że ja nie mogę po prostu przejść nawet do tej łazienki i ogarnąć, co tam się dzieje? Jezus Maria. Dobra, może śpimy? Nie wiem, połóżmy się na kanapie i okej, możemy to zapisać, cudnie. I wiecie co, ja chyba wydaje mi się, że to będzie koniec dnia, prawda? Raczej jedyne rzeczy, które robimy, to są... Aha, mamy tutaj różne rzeczy w ekwipunku, dobra. Idźmy do restauracji, to jest najważniejsze. Widzę, że to akurat jakkolwiek... Potrafiłem? Przepraszam, spóźniłem się. Przepraszam? To jest twój drugi dzień, a ty się już spóźniasz? Dlaczego ty wyglądasz w ten sposób? A wydawało mi się, że jak będę bardzo szybko jechał tutaj rowerem przez ten deszcz, to że będę suchy, bo będę jechał tak szybko, ale w takim razie okazało się, że po prostu namoknę wiele, wiele szybciej. To jest moja ta sama reakcja. O, przepraszam bardzo, dobra, nieważne, to jest moja taka sama reakcja, że masz po prostu zdjąć te mokre ubrania, ponieważ klienci nie mogą cię takiego zobaczyć. Besties. Ja tutaj coś czuję, wy też chyba to czujecie. Czy wiesz, że w ogóle tutaj parasolki istnieją z jakiegoś powodu, prawda? A ty żadnej nie posiadasz? W takim razie dam ci moją, jeżeli jak będziesz wracał do domu. A dziękuję, ale w takim razie jak ty dojdziesz do domu bez parasolki? Ja tu żyję. W restauracji? Moje mieszkanie jest na górze. A tak, to w takim razie ma sens, dzięki. Czy mamy problem? No, po prostu, czy ty się o mnie martwisz? Nie, przepraszam, to nie było o mnie, to już były moje, wiecie co, fantazje. To było, czy ty się martwisz ogólnie, czy po prostu boisz się, że coś się stanie z tym budynkiem. W takim razie, jeżeli masz tyle czasu na gadanie takich bezsensownych głupot, to jesteś w stanie również pracować. Besties, ja wiem. Ja się troszeczkę martwię, bo to jest gra horror. Co jeżeli on jest, słuchajcie, w restauracji pracuje i on jest jakimś kanibalem? No muszą być problemy, okej, dobra, ale zobaczymy, na razie ja ich szypuję totalnie, mam nadzieję, że wy też. Tutaj babeczka chciała dla dwóch osób właśnie sobie stoliczek, więc postawiłam ich tutaj, ten chce przystawkę, ten też chce prawdopodobnie przystawkę, znaczy ta, okej, dobra. O Boże, nie przychodźcie do mojej restauracji, siedźcie, dlaczego wy tutaj... Chodź, ja jedynki, prawda? Jestem w stanie cię... No chodź! Czy on chciał... Boże kochany... Możemy... Czekajcie, dem? Czyli mam tutaj ich postawić? Czy to było stolik dla dwóch osób? To źle wygląda. Dlaczego ja nie mogę nikt nigdzie posadzić teraz? O Boże, kochani, my już mamy problemy. To ja może po prostu oleję całkowicie tę sytuację.
damy im przystawkę, tak. Następnie damy im przystawkę i halo, czy ja mogę się z tobą skontaktować po raz kolejny? Tak, dobra. Moi drodzy, nie dość, że nie udało mi się tego gościa tutaj ustawić, to jeszcze tamci w ogóle sobie poszli i nie zapłacili, Jezus Maria, dobra. Nieważne, ona chce przystawkę, ona też chce przystawkę i cudownie, bo w sumie przystawka już tutaj siedzi, więc wy lepiej nigdzie nie wychodźcie, okej? Okay? Ja potrzebuję się umawiać z moim szefem kuchni, z moim pracodawcą, więc macie być cicho i macie być dla mnie mili. Ja mam zarabiać dużo pieniędzy, żeby mój szef był ze mnie dumny. Czy ktoś coś jeszcze chce? Nie, dobra. Nie będziemy sprzątać stolika, dopóki muchy, moi drodzy, nie przestaną tam sobie latać i zjadać kawałków resztek jedzenia. Dobra, tutaj ona potrzebuje dania głównego i on też potrzebuje dania głównego. No worries, no worries, besties. Aha, to dobra, tutaj muszę to wziąć. Okej, poczekajcie, mamy to, a on chciał przystawkę? Tak, Jezus Maria, już bym mu główne dała. On nie chce tego. On nie chce tego, on chce maina. O Boże, to ja muszę to wrzucić do śmietnika. Dobra. Boże, kochany, jeszcze muszę śmieci wyrzucić. Dobra, wyrzucaj te śmieci. Jezus Maria, oni nie mogą sobie pójść. Bo mnie ten szef zabije po prostu. Dobra. Ty chciałeś main dish. I trzymaj tutaj. Mam nadzieję, że proszę bardzo, wy nawet nie próbujcie sobie odchodzić. Oni potrzebują takiej sałatki, proszę bardzo, zaraz będzie sałatka dla was zrobiona. Już tutaj kucharze nasi szybko pracują, absolutnie, że tak, trzymaj bestii. I teraz ty, co byś potrzebował, ty też by chciał być sałatkę? Tak, ty też chciałbyś sałatkę, więc dajemy ci w ten sposób. I wyczekajmy, na razie obsłużmy tych klientów. Tak jak mówiłam, nie chcę wyrzucać śmieci, bo to się może źle dla mnie skończyć. I pewnie ta babeczka chce deseru. Dobra, i ty potrzebujesz? Tak, dokładnie, deseru, więc oddajmy to naszym kucharzom. Niech się nad tym trudzą. Dawaj, bestie, let's go, no dawaj. O, jakie ładne, dobra, hops, deser. Okej, okay. I teraz ty, chodź. A, nie, tak, weź ten i on też chciałby deser. Na spokojnie, to są moi jedni klienci teraz, tak? Poczekamy sobie, proszę bardzo. Trochę jest mi szkoda, że tam gdzie sobie poszli, ale to nic. Na pewno nie byli w ogóle zainteresowani naszą tutaj restauracją wystarczająco. Czy oni będą płacić? Czy to jest koniec? Czy by chcecie coś zamawiać? Czy jeszcze państwo by chcieli coś do picia? Może kolejny deserek? Nie, dobra, chcą płacić. Kartą czy gotówką? Kartą. Okej, okay, mamy to, moi drodzy. Mamy 400 i to tyle. Powinniśmy posprzątać w takim razie, więc... halo, dlaczego ja tego nie mogę posprzątać? Czy nasz szef nas zabije, że zostawiliśmy naszą tutaj restaurację w takim syfie? Czy może będzie w porządku? Okej, okay, o mój Boże. Sfailowaliśmy, nie zrobiliśmy daily pieniędzy, które potrzebowaliśmy. O mój Boże, czyli musimy to powtórzyć, tak? Jezus Maria. Chyba mi się udało, ale skarby, jeżeli po prostu tutaj drugi dzień sprawia, że ja się tak niesamowicie skupiam, to ja się boję, co będzie w kolejnych, dobra? Bo moje umiejętności, no proszę bardzo, udało nam się, proszę bardzo, teraz mamy w ogóle naleśniki z jakimiś jagodami, czy... Tu będą te same rzeczy, poczekajcie, ja to w ogóle bym wolała zapisać, tak? Absolutnie, ponieważ ja się boję, tak? Czy możemy tutaj coś zrobić? Aha, nie, cały czas jest to samo. Czyli przypuszczam, że w naszym apartamencie, w naszym mieszkaniu tak będzie wyglądało nasze życie, iż tutaj nie ma nic bardziej ciekawego. Więc przejdźmy, moi drodzy, do w takim razie końca dnia, aby zacząć dzień trzeci, który będzie, przypuszczam, jeszcze bardziej skomplikowany jednakże. To, co mnie najbardziej interesuje, dobrze, to jest to, co nasz szef ma do powiedzenia. Szefie? Mieliśmy przecież się lubić, tak? Dlaczego ja znowu muszę po prostu robić w pracy, jak ja chciałam się z tobą kolegować, tak? Boże drogi, dobra, dajcie mi żyć, zrobię to wszystko, proszę bardzo, zielonowłosa, Genali, co ty chcesz? Dobra, oni, chociaż tutaj widzę, że zamawiają we czwórkę, więc mogę dać wszystko na to samo. Ty byś chciał, proszę bardzo, jeden... dobra, talerz,
To już zaczyna zrobić zbyt skomplikowane, moi drodzy. Ja się zbyt bardzo stresuję, proszę bardzo. Tutaj mi się teoretycznie jeszcze już czas kończy, ale poczekajcie, ponieważ oni jeszcze chcą deserki, więc może po prostu czas się kończy otwarcia tej restauracji, ale ci klienci, którzy jeszcze są, to mogę ich obsłużyć. Boże, to by było cudownie, ponieważ ja się nie wyrobię. Dobra, jeszcze na spokojnie, oni będą potrzebowali więcej tych deserków. Dawaj, 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 kucharze. Besties, my potrzebujemy tych deserków na teraz. Tutaj zamówimy jeszcze kolejne. Przechodzimy do naszych przyjaciół, do naszych genali znajomych. Dobra, i teraz jeszcze mamy deserek w ręce. Zamawiamy już ostatni, proszę bardzo. Przyjaciele wszyscy jedzą razem, więc tutaj państwo się mogą tym delektować. Oraz ostatnia rzecz, to jest jeszcze ostatnie danie. Cudownie, o proszę bardzo, oni sobie jedzą, następnie prawdopodobnie będą chcieli, moi drodzy, zapłacić i ja to zrobiłam. Dzisiaj poszło mi o wiele lepiej niż w dniu po prostu poprzednim. Trzymaj. On chce pieniądze, mamy 800, jeszcze chciałam z naszym szefem porozmawiać, czy będziemy mieli teraz opcję? No ja mam nadzieję, ponieważ zrobiliśmy świetną robotę, dobra. Mamy w takim razie nowy makaron, ale jednakże wciąż to samo. Przepraszam bardzo, gdzie są moje urocze tutaj interakcje, tak? Ja wiem, że ja mam pracować, ale ja to robię tylko i wyłącznie dla tego gościa. Zapiszmy sobie i idźmy na kolejny dzień. Mam nadzieję, że teraz będziemy mieli więcej z nim interakcji. O, dzieje się! Nasze ciało zaczyna nas bardzo swędzić, okej? I możemy się podrapać. Moi drodzy, drapiemy się, ale dlaczego mielibyśmy... Aha, sorry, Bordo, już naciskam. Drapiemy się. Chyba jest jeszcze gorzej, tak? Słuchaj, może to... Może to jest jakaś wysypka? Co? Czy to był jakiś nasz koszmar? Czy nie do końca rozumiem, co to miało być? No dobra, słuchajcie, a jeszcze zanim będę obsługiwać naszych ziomeczków, to pogadajmy z szefem. Zobaczmy, czy coś mogę z niego wyciągnąć. Hello. Halo, mordo. I wiesz, że ja tutaj czas mija. Hej, Vince. Okej, dobra, imię naszego szefa to Vince. Czego chcesz? Czy jesteś, proszę bardzo, siglem? Czy możesz dać mi podwyżkę, albo czy ty lubisz swoją robotę? Czy masz dziewczynę, albo chłopaka? Nie wiem, co ty tam wolisz. Dlaczego się o to pytasz? A tak bez powodu, mordo. Nie wiem, byłem taki tylko ciekawy. Tak, to tylko i wyłącznie jest ta kwestia. Musisz w takim razie mieć wiele dziewczyn, tak? Wiele lasek tutaj muszą się wszystkie do ciebie kleić. Pewnie. Okej, to tyle. Więc w takim razie nie masz dziewczyny? Wiesz co, nie do końca rozumiem, co tutaj próbujesz osiągnąć. A, no w takim razie, dlaczego tutaj jesteś? Po prostu stoisz sobie tutaj i patrzysz na pracę innych, ale tak naprawdę ty nie gotujesz, więc... Nie możesz po prostu jakby zdobyć menadżera albo zatrudnić menadżera, aby ogarniał to miejsce, kiedy ty się relaksujesz? Po prostu jakoś, nie wiem, się z kimś umówić? Nie ogarniam tutaj tego miejsca, jakby nie prowadzę tego miejsca dla pieniędzy, wiesz? I nie wiem, czy ja tutaj dobrze zrozumiałam, ale nasz bohater chyba się zapytał, że dlaczego po prostu się nie ustatkujesz, tak? Czyli w takim, można powiedzieć, metaforze, dlaczego nie weźmiesz ślubu, a tutaj nasz szef powiedział, że to jest, jakby to jest moje ustatkowanie się i to jestem ja, który... No, jest w małżeństwie, ale przypuszczam, że nie z jakimś partnerem, tylko z restauracją. I zdobywanie jakichś głupiutkich romansów to nie jest największy cel w życiu każdego. A, głupiutkie romanse? Jaki jest sens w ogóle to wszystko prowadzić, jeżeli nie możesz się tym podzielić z żoną albo z dziećmi? Czy to nie jest wystarczające, że robię to sam dla siebie? A, no dobra, rób jak chcesz. Dobra, kwestia jest taka, Jezus Maria, czy to tyle nam zajęło? Czy ta rozmowa, słuchajcie, zajęła nam tyle? Przypuszczam, że możemy z nim rozmawiać, ale potem będziemy musieli dni jakby ponownie robić. I wiecie co? Mi to nie przeszkadza. Mi to nie przeszkadza, bo i tak już widzę, że będziemy musieli chyba powtórzyć ten dzień. Chyba się udało, moi drodzy. Jejku, chyba się udało. Od tej czwórki dostaliśmy 800.
jak się skupię, to ja potrafię, tak? Let's go, moi drodzy. Ja już na nic nie będę patrzeć, tu się nic nie dzieje w tym jego mieszkaniu. Proszę bardzo, połóżmy się. Zasejwujmy pestis, ja tutaj nie będę, ja nie jestem tym, ja nie jestem hazardzistą. Proszę bardzo, idziemy, koniec dnia, ja chcę spotkać mojego bestii. Ja chcę spotkać mojego bejbasa, okej? Jakieś koszmary? Dlaczego ja nie mogę? Spróbujemy się poruszyć? Halo? Ruszamy się? Jakiś taki paraliż senny? O co chodzi? Halo? Halo? To się nic nie... Zostaliśmy, moi drodzy, mięsem. Okej, to źle świadczy. To źle świadczy, ale rozpocznijmy sobie kolejny dzień. Jednakże jak zwykle, zanim cokolwiek zaczniemy, idziemy do bejbasa, tak? Idziemy do bejbasa, idziemy się tutaj kolegować. Siema, będziemy cię męczyć pytaniami. No chodź, porozmawiajmy. Hej, Vince. Hi, Ro. Jejku, wyglądasz bardzo źle. Czy w ogóle spałeś w ostatniej nocy? Miałem koszmar. Jestem w stanie jakby to zauważyć. Czy chcesz coś jakby ode mnie? Czy chcesz, czy czegoś ode mnie potrzebujesz? Jakie jest twoje ulubione jedzenie? Czy mogę mieć przerwę? Albo co czytasz? Może jakie jest twoje ulubione jedzenie? Poczekajcie, to jest chyba pytanie, czy ty masz w ogóle jakiekolwiek ulubione jedzenie? Odpowiedział, że nie. Okej, we stand po prostu kin, który może zjeść wszystko, tak? No w takim razie nie ma zbyt dużo rzeczy, z których mógłbym wybrać. To tak naprawdę nie jest odpowiedź na moje pytanie, więc tak naprawdę cytryny? Takie, że ciasto z cytrynami? Jakieś takie ciasteczka cytrynowe? Nie, po prostu cytryny. Aha, okej. Jak ty po prostu możesz jeść tylko cytryny? Czy one nie są takie kwaśne? Ja to w sumie nie wiem. Dokładnie taka jest sama moja reakcja? Nie mam żadnych kubków smakowych? Tak, jestem w stanie zauważyć, że te dekoracje to się będą z tym związane. Aha, moi drodzy, on powiedział, że on nie ma żadnego gustu i to może być chyba związane również z jego kubkami smakowymi i dlatego, proszę bardzo, nasz główny bohater sobie zrobił żart, że aha, no to te dekoracje też to nie są fajne, ale tutaj nasz szef odpowiada, że nie, właśnie nie mam możliwości smakowania, nie mam już kubków smakowych, odkąd byłem dzieckiem. Naprawdę? W takim razie to dlatego twoje jedzenie tak smakuje, musisz być naprawdę nieszczęśliwy. Co jest nie tak z moim tutaj jedzeniem? Nic, proszę pana! A co ty? Co z tobą, Boże? Jakie jest twoje ulubione jedzenie? Czy ja muszę wybierać tylko jedno? Okej, w takim razie jem cokolwiek, co moja dziewczyna chciałaby zjeść? To również nie jest odpowiedź. No cóż, ale to lepsze niż cytryny. Ach, nieważne. Dobra, moi drodzy. Mamy to. W takim razie już wiemy o naszym bohaterze, że ma dziewczynę, czyli rzeczywiście miałam rację. Czy ja mogę ich tutaj włożyć? Dobra, tutaj oni są, dokładnie. I jeszcze powinna być druga osoba, jakiś drugi... Nie wiem, ktoś powinien jeszcze przyjść, bo ja potrzebuję 1000, a nie tylko i wyłącznie pieniędzy za jeden stolik. Dobra, przyjmuję w takim razie kolejną naszą osobę. I ty byś chciał... Och, super, to jest stolik dla czterech. Te stoliki dla czterech są zawsze, mnie po prostu ratują za każdym razem, moi drodzy. Chyba mi się uda, moi drodzy. Mam 725 z 1000 i jeszcze siedzi ta czwórka, więc oni powinni mi dać trochę pieniędzy. Oczywiście, że klienci niektórzy uciekli, tak? Ale to już jest nie moja wina. Po prostu ja się bardzo staram. Ja naprawdę tutaj jestem na pełnych, moi drodzy... Na pełnym skupieniu, więc taka jest prawda, ja naprawdę próbuję. Dobra, trzymaj, mordo, i dawaj mi pieniądze teraz, już. W tym momencie wyskakuj z kasy, mordo. Raz, dwa, trzy, teraz. Dawaj kartą, bo mi się nie będzie chciało tej gotówki potem wszystko rozmieniać. No chodź, proszę, daj. Udało się. Nawet bardzo... Dużo nam się udało, excuse me? Jest jakoś tak ciemno, moi drodzy, idziemy do bejbasa? Jest zamknięte. Excuse me? Gdzie jest bejbas? Jakby... Sorry, gdzie jest bejbas? Dlaczego tu jest zamknięte? Czy to jest jedno z naszych koszmarów, czy o co chodzi? Jak ktoś na mnie spróbuje tutaj skakać? Co ja mam zrobić? Jezu, ja się boję, że coś na mnie zaskoczy, słuchajcie! Mamy ukraść z kasy? Nie, absolutnie, że nie! Nie wybieram w ogóle takiej opcji, ale... Czy my przez przypadek zostaliśmy tutaj zamknięci?
nie do końca rozumiem, o co chodzi. Nie wiem, śmieci może? Cały czas to jest zamknięte. Próbuję w jakikolwiek sposób mieć jakąś interakcję z otoczeniem. Nie! Tutaj ten głos, jakiś taki dziwny dźwięk pochodzi z lodówki. Bestia, on jest kanibalem, tak? On jest kurna kanibalem. No, chcecie mi to powiedzieć, tak? Aha. Albo ja nie wiem, to jest coś podejrzanego? Dlaczego my nie możemy mieć normalnego po prostu romansu męsko-męskiego, a tutaj on musi być jakimś tutaj takim creeperem, co? No i co ja mam teraz zrobić? Nie będę kraść pieniędzy z kasy, nie jestem jakimś degeneratem, dajcie mi spokój. No ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Może po prostu będę czekać i się gapić. Tak, to jest dobra opcja, słuchajcie. Siedzimy tutaj, ręce założone. I to, co się ma zadziać, to się zadzieje. Ja mam nadzieję, że jakiegoś jumpscare'a nie będzie po prostu, że on takie, gdzie tutaj jesteś? Po co tutaj przylazłeś? Czemu tutaj jest? Nie. Ja trzymam kciuki, że się trochę boję, więc mam, słuchajcie, tutaj reakcję obronną. No weź no. No już prawie... Okej, okay. Jest. Jest koniec tej nocy. I co teraz? To tyle? To tyle, ja myślałam, że od nas wyskoczy czy coś i nam powie, ej, co ty tutaj robisz, wiecie, on taki cały we krwi prawdopodobnie. Nieważne, mamy, to proszę bardzo, piąty dzień, nie pięć dni i mamy jakieś krokiety. Boże, to nie są krokiety, to są prawdopodobnie jakieś tosty francuskie. Nieważne, ja zapisuję, tak? Proszę was bardzo, robimy sobie save'a, hop, siup i taka jest prawda. Dlaczego zapisuję na innych fajlach? Bo się boję, nie wiem dlaczego, jak jeden się zepsuje, to co ja będę miała tylko jeden? Dajcie spokój! Idziemy w takim razie dalej, idziemy na kolejny dzień, powiem wam szczerze, tutaj ten odcinek miał być się zakończony, ale ja się za bardzo wciągnęłam. Gdzie ja jestem? Dlaczego nie jestem w stanie niczego zobaczyć? O Boże, czyżbyśmy my byli w tej lodówce? Okej? Nie, byliśmy, moi drodzy, w mikrofali z jakiegoś powodu. Dobra, to są nasze dziwne koszmary, nie trzeba się nimi przejmować. Jako, że mamy kolejny dzień, no to oczywiście idziemy do Bejba... Bejbas? Excuse me, gdzie jest Bejbas? Dlaczego tutaj nie ma? I dlaczego nasz po prostu tutaj, nasz bohater w żaden sposób nie zareagował, że nie ma Bejbasa? On tutaj przecież cały dzień był. Excuse me? Dobra, no to będziemy przyjmować tylko klientów, ale to jest mega dziwne. Może, słuchajcie, on się zamknął w tej lodówce. Może powinniśmy tam wejść? Nie wiem. Dobra, zobaczymy. Proszę bardzo, ja tutaj wrzucam te rzeczy i idziemy obsłużyć Gaenali. Błagam, żebyś ty dla czterech osób. Boże, dla jednej osoby to się nigdy nie opłaca. Dobra, siadaj, Jezus Maria. Oczywiście, że Gaenali będzie sama bez ciapu, no. Dobra, lecimy, moi drodzy, bo tutaj są kolejne dnie, gdzie ja chcę spotkać Bejbasa, tak? Chyba się uda, oby się udało. Jejku, kochany, chyba wszystkich już obsłużyłam. Zakończył się dzień, jeszcze ta babeczka prawdopodobnie chce deser. No szybciej wybieraj, co ja ci poradzę, tam już nic nie ma, bestii, jakby my mamy jedno menu na cały dzień. Co ty tam patrzysz, tam nic nie ma. W zasadzie masz cztery potrawy, jak nie wybierzesz czegoś, to ja nie wiem, co ty tam patrzysz. Bierzesz deser i wypadasz. Dobra. Jeszcze na pewno oni mi powinni dać więcej niż... niż 150, prawda? Bo zjedli wszystkie dania. Dobra, mamy też deser. Trzymaj. Proszę bardzo, to jest twój deser, jedzcie, bo ja potrzebuję później po prostu pieniądze od was dostać, no. Jeszcze piwek byście mi jakiś strzelili, to by było w ogóle super. Dawaj, no co tam siedzicie? O, proszę bardzo, dobra, i hop, siup, i obyście mi dali więcej niż... O, ile? 400. Mamy to. Kolejny dzień zaliczony. Jestem z tego powodu niezwykle pocieszona. Mamy, moi drodzy, w takim razie ciacho. Dobra, i to jest właśnie ta lemonowa tarta, o której mówił, przypuszczam, nasz główny bohater, kiedy pytał, czy tamten gość po prostu lubi cytryny, czy coś cytrynowego, prawda? Dobra, ja sobie zapiszę, to jest najważniejsze, jakby, tak jak mówiłam, to jest kwestia, proszę bardzo. I co, lecimy na kolejny dzień. Tutaj zakończamy, no bo, proszę bardzo, Bejbasa nie było, moi drodzy. Ostatnio. Czyżbyśmy teraz byli właśnie przekąską? Mhm. Aha. W ten sposób.
No cóż, ja nie wiem, czy to tak ma, kochani, wyglądać, biorąc pod uwagę, że go ostatnio nie było. Więc ja sobie teraz hopsnę. Zobaczymy. Proszę bardzo. Gdzie on jest? Czy on jest gdzieś na zapleczu? Dobra, najwyżej po prostu rozpocznę gdziekolwiek indziej. No nie ma go! Ej, wytwy, jakby nie chcę nie być niemiła, ale co się stało? Ja gram w tę grę dla romansów, a romansów, proszę bardzo, nie ma, bo mi normalnie chłopak, słuchajcie, ten zniknął, porwali go, chyba że on po prostu sam w tej lodówce siedzi, tak też może być, bo ostatnio właśnie widzieliśmy go tylko i wyłącznie w lodówce. Co tam chcecie? Dobra, to już wyślemy do kuchni, ty te prawdopodobnie te chcesz też to samo. I czekamy na kolejnych klientów. No wiecie co, bardzo to jest przeciwna sytuacja i mi się to bardzo nie podoba, że go nie ma. Tak, ja na niego wciąż czekam. Kolejny dzień za mną, jeżeli tutaj ten stolik da nam $800. Bardzo bym z tego powodu była zadowolona i moi drodzy, wiem, że ta gra ma dwa zakończenia i po prostu ja się trochę boję, że tutaj ja robię to złe, okej? Zobaczymy, bo w sumie jesteśmy w grze horror, więc to złe to może być właśnie, żeby się tutaj skolegować z naszym szefem, jednakże bym to bardzo chciała zrobić, tak? Nawet jak on by mnie tam zjadł, no to już przemilczmy to, jakoś sobie z tym poradzimy, jakoś sobie przeżyjemy, tak? Proszę bardzo, 800, uff, jest, no właśnie. Czy ja powinnam robić coś więcej? Czy prawdopodobnie... Okej, chciałam powiedzieć, że będziemy mieli kolejny koszmar, ale po prostu nie, kochani, chcemy odejść z pracy. A przepraszam? No właśnie, odchodzę z pracy, przecież powiedziałeś, że ja tylko mam kogoś zastępować przez chwilę, prawda? Wiem, że prawdopodobnie powinienem ci dać znać 2 tygodnie wcześniej, ale wydajesz się być ostatnio jakiś taki spięty, więc prawdopodobnie czekasz na kogoś, który jest bardziej wykwalifikowany na tę pozycję. No cóż, ale ta pozycja jest wciąż wolna, jeżeli jej potrzebujesz. Jak się zgłaszałeś na kelnera, to brzmiałeś naprawdę na bardzo zdesperowanego. Tak, ale ty teraz nie musisz się o to martwić. Czy w ogóle smakowało ci jakiekolwiek jedzenie? Ha? Te resztki. O, na pewno dzisiaj je podgrzeję, ale tak to są dosyć gorzkie. A, okej, w takim razie dobranoc, Roddy. Ty też, szefie. Poczekajcie, czy ja w takim razie źle zrobiłam, że tych resztek cały czas nie podgrzewałam w mikrofalówce? Wydawało mi się, że jak na początku, jakby ten pierwszy dzień, jak on je spalił, to że, no nie wiem, może się zepsuły, Jezus Maria, no dobra, to powinno być wystarczająco, ale wystarczająco na co? Jakby, co ty, nasz główny bohaterze, będziesz kupował? Aha, prawdopodobnie będzie tutaj dzwonił do swojej dziewczyny, tak? Hej, Manon? Wiem, że powiedziałaś, że powinniśmy sobie zrobić przerwę, ale jakby myślę, że moglibyśmy w sumie pójść gdzieś na randkę, na jakiś obiad. Twój wybór i chciałem powiedzieć, że cię bardzo przepraszam i numer, na który dzwonisz, jest niedostępny. Proszę zadzwonić ponownie albo spróbować później. Do widzenia. O, wow! Okej, a Manon, próbowałem zadzwonić wcześniej, ale nie wydaje mi się, żeby jakby byłaś dostępna, więc w sumie zastanawiałem się, czy chciałabyś pójść ze mną na obiad. Całkowicie na chillowo, moglibyśmy pójść tak naprawdę gdzie tylko chcesz, pieniądze nie są problemem dla mnie. I znowu to samo, nasze połączenie nie może być zrealizowane. Ujujuj, Manon, cześć! Chciałam powiedzieć, że jeżeli czegokolwiek byś potrzebowała do zjedzenia, żeby zjeść, to chciałbym pójść z tobą na obiad, jeżeli to w porządku. I ponownie, nasz telefon nie jest w stanie się połączyć. A wiesz co, w sumie słuchaj, zapomnij w ogóle o tym obiedzie, czy ja mogę tylko jakby usłyszeć twój głos? Nie odbierałaś telefonu przez ostatni tydzień, więc... Po prostu muszę wiedzieć, że tam jesteś. Do widzenia. I co? I to tyle? To jest to, moi drodzy, zakończenie? Czy to jest w ogóle jakiś taki żart tej gry, że zaraz coś się powinno innego pojawić? Chyba że to pierwsze zakończenie właśnie jest takie, że my w ogóle nie kolegujemy się, nie flirtujemy z szefem, więc próbujemy cały czas, wiecie, jakby zadzwonić i spiknąć się znowu z naszą dziewczyną, no i to się nie udaje. Dobra, a może to jest po prostu taki, wiecie, prank i zaraz wszystko będzie w porządku? Oby, trzymam kciuki. Nie, zakończenie jeden, właśnie stolik dla jednej osoby. Aha, no dobrze.
Tego się nie spodziewałam. Wydawało mi się, że wszystko zrobiłam w porządku. Poczekajcie, ja tego tak nie mogę zostawić, więc znowu wzięłam dzień pierwszy. Może teraz pogadamy z Bejbasem. Poczekajcie, próbuję na niego klikać wielokrotnie i on chyba jest bardzo na mnie wkurzony. Już nie chce w ogóle ze mną rozmawiać. Dobra. Dobra, nie chcesz ze mną rozmawiać, to się nie będziemy kolegować, to co ja ci poradzę? Dzień pierwszy zakończony, tak? Ale ja potrzebuję innych zakończeń, moi drodzy. Jeszcze spróbujmy, proszę bardzo, podgrzać te, to co on nam daje. Proszę bardzo, poczekajcie, weźmy sobie tutaj do mikrofali i tak. I po prostu je spaliliśmy ponownie. Kurczę, no. Ja to wszystko powtórzę i będę próbowała po prostu więcej z nim rozmawiać. Może to jest ta kwestia, nie mam zielonego pojęcia, na pewno ja nie mogę po prostu mieć najgorszego zakończenia. Dajcie mi spokój, on musi być szczęśliwy, tak? Okej, dlatego robiłam wszystko szybciusieńko jak debil, żeby móc z tobą porozmawiać. Ja wiem, że oni będą chcieli mi oddać kasę, ale dobra. Cześć. Cześć, 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 hej, więc czy mogę cię o coś zapytać? To tak naprawdę szef. Dobra, szefie, czy to w porządku, że mogę cię o coś zapytać? Bardzo wątpię, żebyś miał tyle wolnego czasu, abyś ze mną tutaj gadał tak w drugi dzień twojej pracy. Tak, ale w sumie jestem znudzony i ty tak naprawdę tutaj nic nie robisz. Patrzę, jak szefowie kuchni dopracowują moje dania do perfekcji. I nawet jeżeli popełnią taki malusieńki błąd, to muszę interweniować. To wydaje się być takie trochę ostre, nie uważasz? Przepraszam, że tak przeszkadzam ci w twoich pytaniach, jednakże wiesz, że jeżeli tak się będziesz mnie pytał i tak ze mną gadał, tak naprawdę w drugi dzień twojej pracy to nie wydaje się być zbyt mądre, prawda? A nie, dobra, na pewno nie? Jest po prostu dla nas niemiły, moi drodzy. To ja pójdę, o Jezu. To ja pójdę po prostu obsłużyć tego klienta. Jako, że znowu będziemy mieli chwilę czasu, to znowu spróbuję tutaj z nim pogadać. Jeżeli będzie mi odpowiadał cały czas trzy kropeczki, to wiem, że ta misja nie może zostać zaktualizowana, tak? No dobra, no poczekam na koniec. Na pewno trzeciego dnia coś musi się zdarzyć. Okej, tutaj oni będą sobie jeść. Ja powinna posprzątać po tym gościu. No tak, oczywiście, że śmieci są pełne. Dobra, wywalamy to. O! Au! A przepraszam, ale coś jest w śmietniku i chyba rozdarło torbę, kiedy to podniosłem. Wydaje mi się, że mnie pocięło. Obiecuję, że niczego dziwnego nie wyrzuciłem. Nie wydaje mi się. Mogę wszystko posprzątać, tylko daj mi chwilę. Okej. Nie musisz się tym martwić, ktoś inny posprząta bałagan. Daj, po prostu, chcę zobaczyć twoją rękę. Nie możesz obsługiwać klientów z czymś takim. Po prostu kolejnym razem bądź ostrożniejszy. Okej. Super, będziemy ostrożniejsi, tylko nie rozumiem, dlaczego, moi drodzy, on mnie pobił? Ja bardzo nie lubię być pobita, będę z wami szczera. Nie do końca wydaje mi się, że to w ogóle nawet powinno występować. Nie dość, że w miejscu w pracy, to w ogóle jeżeli my tutaj się z nim będziemy bardziej kolegować. Także oby to było nieporozumienie i ja coś źle zobaczyłam, bo trudno jest mi ich shipować, kiedy on właśnie dał mu po policzku. Mam nadzieję, że to wcale nie o to chodziło, okej? Okay? Mamy czwarty dzień i znowu bardzo nas swędzi skóra, ale może tym razem również spróbowałabym z tamtym gościem porozmawiać, jak będziemy mieli wystarczająco czasu. Poczekajcie, tutaj w takim razie, zanim w ogóle klienci zaczną przychodzić, to pójdźmy się z nim zakolegować. Elo, hej Vince, czego chcesz? Właśnie to już pytaliśmy, czy ma jakąś dziewczynę, czy jest mi w stanie dać jakąś podwyżkę, albo czy lubisz swoją robotę. Może to ostatnie, czy lubisz swoją robotę? Poświęciłem całe życie, aby sprawić, żeby ta restauracja odniosła sukces. Tak, ale czy ją lubisz? Co ty tak naprawdę, o co ty tak naprawdę mnie pytasz? No dla osoby, która uważa, że jest dumnym właścicielem tej restauracji, nie wydaje mi się, że kiedykolwiek, wiesz, widziałem, że gotujesz? Co z tobą? Ja? Znaczy, jakby to daje mi pieniądze na życie, tak? Co ty wcześniej robiłeś w takim razie? Nie wydaje mi się, że zawsze chciałeś być kelnerem. No w sumie coś tam, czegoś się tam uczyłem w szkole, ale
O, w takim razie chodziłeś na jakiś uniwersytet w szkole? Najprawdopodobniej zaczniesz się ze mnie śmiać, jeżeli ci powiem. Nie, no tym się nie martw. Nie może być gorzej od tego, co jest teraz. Wow, wiesz co, to właśnie o to mi chodziło. Dobra, o Jezus Maria, zbyt dużo czasu zmarnowaliśmy, moi drodzy. O Jezus Maria, dobra, chodź. Okej, to jest chyba ostatni deser, kiedy oni się przygotowują do płatności. Ja chciałam pójść do kuchni. Kim ty w ogóle myślisz, że jesteś? Przepraszam, szefie. Przeprosiny chyba nie wystarczą, prawda? Czy ty uważasz, że takie danie jest w ogóle akceptowalne w mojej kuchni? Nie, szefie. Więc dlaczego w ogóle je zrobiłaś? Nie wiem, szefie, po prostu musiałam. Nie wiesz? Coś mi wpadło do głowy. Przepraszam, szefie. Było trochę mąki obok kuchenki, więc nie chciałam, aby ona się spaliła. Więc nie masz prawa tak do mnie mówić w mojej własnej kuchni, ty świnio. Jeżeli planujesz być jakimkolwiek dobrym kucharzem, to nie powinnaś mieć żadnego powodu, żeby być przerażona czymś takim jak kuchenka. Nawet jak się podpalisz, po prostu musisz dalej gotować. Jeżeli nie jesteś w stanie ogarnąć prostych zasad BHP, to jest tylko i wyłącznie twoja wina. Tak, szefie? Nie mogę, nie słyszę cię. Tak, szefie! Potrzebuję przerwy, wracaj do pracy. Czy my jesteśmy, słuchajcie, w jakimś zakończeniu piekła, bo to, co się teraz dzieje, jest naprawdę przerażające i bardzo, ale to bardzo mi się nie podoba. No cóż, weźmy pieniądze tutaj za to. I z tym faktem chyba kończy się, moi drodzy, dzień czwarty, dokładnie. Kolejne koszmary, które już widzieliśmy, te, których się nie możemy poruszać i zostajemy mięsem. Okej, z tym tutaj koszmarem rozpoczynamy, moi drodzy, dzień piąty i pamiętam, że chyba go nie było w kuchni, więc raczej powinien być chyba na zewnątrz, z tego co pamiętam. Przejdźmy... O, dobra, jest tutaj, dobra, więc możemy w takim razie go o coś zapytać. Siema, mordo. Hej, Vince, hej, Ro... A, dobra, tutaj mamy tę scenę, że wyglądasz przerażająco i że miałeś koszmary, więc wiecie co? Może spróbujmy go zapytać, co w takim razie czytasz? Aha, on czyta po prostu oceny restauracji. Co tam mówią? Czy w ogóle ktoś o mnie wspomina? Nie, nikt o tobie nie wspomina, nie, okej. Okay. O, kurczę, oni w takim razie nie doceniają dobrego kelnera. No, w takim razie raczej nie. Dobra, wiecie co? Może zapytajmy się go, czy możemy mieć przerwę? Że właśnie zaczyna być trochę zmęczony. Czy nie jadłeś nic na lunch? To prawdopodobnie dlatego, że... A, nieważne, nie, nic nie zjadłem. Nie mogłem po prostu sobie pozwolić na nic, co mogłem wziąć. Ach, więc prawdopodobnie mogę pozwolić się na zjedzenie tych resztek, których po prostu klienci nie zjedli. Naprawdę jesteś poważny? Tak, ale lepiej doceniaj te dania bardziej niż ci okropni klienci, dla których to zrobiłem i oni po prostu ich nie przyjęli. Dobrze, tak, absolutnie. Mamy po prostu wylizać, moi drodzy... te talerze. Tak się stanie, ale zanim to wszystko zrobimy, musimy obsłużyć naszych klientów, tak jak w każdy dzień. Jejku, w końcu ten dzień się kończy, już był tak długi, tak wykańczający, proszę bardzo. Oni dostali deserki, więc powinni już się zbierać, tylko dawać mi pieniądze, tak? Błagam was, no już idźcie sobie, nawet po prostu w restauracji nie jestem w stanie posprzątać. O, proszę bardzo, już pieniądze. I aha, teraz, moi drodzy, jest ten moment, który mieliśmy poprzednio, czyli że zostajemy w restauracji, kiedy jest późno. No i właśnie, w tej dziwnej lodówki pochodzą dziwne, dziwaczne odgłosy, ale ja tutaj jeszcze nie wchodziłam. Ugh. To są naprawdę bardzo takie niemiłe, moi drodzy, odgłosy. Czy to jest gabinet tego Vince'a? Cześć, roślinko. Okej, roślinka nic nam w takim razie nie chce powiedzieć. To jest po prostu szafka, która zapełniona jest jakimiś, wiecie, rzeczami, jakąś papierologią i wydaje mi się, że wszystko to, co on robi, to ogarnia budżet restauracji. Dobra, aha, tutaj jest gazeta z tą oceną naszej restauracji i aha, w takim
razie tutaj jest, moi drodzy, napisane, że dobra, jedzenie jest super, ale jednak serwis jest beznadziejny. No, że obsługa była absolutnie nieprofesjonalna i beznadziejna i to prawdopodobnie może być tylko i wyłącznie jeden wypadek przy pracy, jednakże kiedy wcześniej po prostu kiedy wcześniej chodziłam do tej restauracji, mówi ta osoba, która napisała tą opinię, to właśnie jednak obsługa była bardziej profesjonalna i boję się, że to może ugodzić w ocenę restauracji, ale jednakże Vincent wykreślił wszystkie zdania dotyczące kelnera? Nie do końca rozumiem. Nie do końca rozumiem, czyli obsługa była mega nieprofesjonalna, ale że kelner był może lepszy? Nie wiem, nie mam pojęcia, o co tutaj chodziło. Chociaż poprzednio gra przeszła mi dalej, to ja wróciłam do tego momentu, żeby jeszcze raz ogarnąć te rzeczy w tym gabinecie, no nie? No bo tutaj jeszcze nawet nie zdążyłam wejść. Okej, tutaj mamy tą zapalniczkę. Poczekajcie, coś jest w tym? W śmieciach? Czekaj, co to jest? Aha, dobra, moi drodzy, mamy jakieś listy miłosne i każde z nich jest podpisane z M. Dobra, może tutaj ta maszyna nic nie robi. Mamy, moi drodzy, też portret kobiety i mężczyzny i kobieta wygląda bardzo podobnie do Vince'a. Może to mama, albo sama nie wiem. Jeszcze wejdę tutaj ponownie, bo zastanawia mnie... No tak, rzeczywiście, moi drodzy, tutaj jest jakby wszystko o obsłudze. Jednakże o obsłudze, ale Vincent jakby zamazał to, co jest o kelnerze. Czyli może rzeczywiście on się jakoś od nas troszczy? Nie mam pojęcia. Tutaj jest... Aha, to są jakieś również opinie tej restauracji oraz po prostu są mega pozytywne, krytycy są mega zadowoleni i czekają na przyszłość tej restauracji. Tutaj, moi drodzy, mamy jakieś rachunki, no i z tym faktem kończymy rzeczywiście ten dzień. Moi drodzy, po zakończeniu dnia 6, o proszę bardzo, ktoś do nas dzwoni. A, dzień dobry, Manon, czy to ty? Co? A, więc przepraszam, myślałem, że... A tam, nieważne, co tam? Czy jesteś dzisiaj wolny? Yes, bestie! A, to chodzi, że on będzie robił imprezy w swoim mieszkaniu. A, dobra, to jest to, co chciałeś powiedzieć. Poczekaj, i mnie zapraszasz? Czy to jest tak, czy nie? Tak, idziemy na imprezę, absolutnie, że tak. Czemu bym się miała nie zgodzić? A, no tak, pewnie. Ale wcześniej chciałam cię zapytać o... bądź tam za kilka minut. Okej, mogę po prostu go zapytać, kiedy go spotkam. Poczekajcie, zapiszę sobie tutaj... I mamy jakieś wątpliwości, że jest to wlezienie w pułapkę i po prostu może powinniśmy tam nie iść? A, dobrze, udało ci się. O, cześć! A, tak, jestem tutaj, tak, to ja, wow, super się cieszę, że tutaj jestem. Nie chciałbym być w innym całkowicie miejscu tutaj dzisiaj. Nie musisz być taki podekscytowany, właśnie. A, dobra, sorry za wejście. O Jezu, jaki ma ładny apartament! A, twoje miejsce wygląda... no cóż. Twój gust urządzania wnętrz... A, poczekaj, przecież mówiłeś, że tutaj jest impreza. Jest. To w takim razie dlaczego jest on tutaj jedyny? Okej, dlaczego on jest tutaj jedyny bestii? Dlaczego tutaj jedną osobę tylko ten zaprosiłeś? Goście? No tak, ja powinienem być twoim gościem, prawda? O nie. Nie, miałem w takim razie odnaleźć kogoś innego, żeby im służył. Czyli czekaj, zadzwoniłeś, żebym ja tutaj pracował? Tak, i moi drodzy, będzie po prostu teraz na zmywaku i w takim razie mam iść i zapytać, czy kto co chce. Nasz bohater się odgraża, że wcale nie jest tutaj jakimś przydupasem i ogólnie, że jest tutaj, aby go zapytać. No niestety, czy coś tam mówiłeś? A, dobra. No to czy mamy w takim razie iść... Aha, mamy iść do kuchni. On nam po prostu powiedział, że im szybciej pójdziemy do kuchni, tym będzie dla nas lepiej?
cześć, to jest kuchnia. I co ja mam teraz zrobić? Mam coś zmywać? Nie wiem, a dobra. Może tędy? Tutaj naczynia? Nie, okej. Czyli, dobra, bierzemy chyba jedzenie, kochani, bo tutaj są jakieś właśnie jajeczka, no to wyciągamy, kładziemy jajeczka raczej na stoliku, chyba że ktoś chce. Chcesz jajeczko? Nie? Ten gość się na mnie bardzo długo gapił i w sumie wygląda bardzo podobnie i wyglądał sobie bardzo podobnie. Czy on mógłby być? Nie, nie ma możliwości. Nie wiem, czy on jest podobny do Vincenta? Nie wydaje mi się, moi drodzy. Dobra, zapytajmy tego gościa. Co się tak, on na mnie gapi? Okej, oni w takim razie czekają na jakby jedzenie, które ich zainteresuje. Czyli nikt nie chce jajka? Okej, dobra. Czyli ten też nie chce jajka. Może ty chcesz jajka, bestii? Ha? O, jakie to jest, proszę bardzo, jaka to jest potrawa? Dokładnie, mamy to, moi drodzy. Aha, jaka jest twoja ulubiona rzecz w jedzeniu szefa? Jak wygląda, jak mogę je poczuć, albo jak to smakuje? Jak to wygląda? Wygląda bardzo apetycznie? Apetycznie? No, naprawdę wygląda dobrze, chciałem powiedzieć w takim artystycznym znaczeniu. Ach, to w takim razie ma o wiele więcej sensu. Dobra, zgadzam się z tobą. No to w takim razie będę szczery, jego jedzenie jest w porządku, ale jakoś nie jest tak jakby zrobione z serca. Trochę wydaje się być bardzo samolubne, rozumiesz, o co mi chodzi? Nie jest one zrobione dla kogoś, wiesz? Tak jakby, co szef powinien robić? Czy to ma jakikolwiek sens? Nie, absolutnie to nie ma sensu. Ale czy to nie jest to, co sprawia, iż jest taki cudowny? A nieważne tam. Okej, w takim razie on nas jeszcze w ogóle tutaj, proszę bardzo, obraził, że nasz głos jest strasznie głośny i wiesz, że szef może cię usłyszeć, prawda? Poczekaj, on może? No co ja mu poradzę? No w takim razie szef nas słyszał, czy chcemy z nim pogadać? Więc mam ci coś do... Dobra, w takim razie możemy z nim tylko i wyłącznie porozmawiać, jak ogarniemy to jedzenie, tak? No dobra, no to w takim razie zostawmy to i weźmy sery. Dobra, dajemy, bierzemy sery, patrzymy, czy ktoś będzie chciał je zjeść. Ciekawe, który z gości? Ty? Okej, on będzie w takim razie chciał coś zjeść. I jak w ogóle spotkałeś Vincenta? Spotkałem go przez pracę, no bo taka jest chyba... prawda, prawda? O, w takim razie jesteś tutaj kucharzem? Nie do końca. Kelnerem? Tak, mógłbyś w sumie tak to powiedzieć. I on cię przekonał, żebyś tutaj przyszedł i po prostu nosił wszystkim przekąski? Czy on w ogóle nawet ci płaci? O mój Boże, czekaj, on ci nawet nie płaci. No w sumie, a w takim razie jak ty go spotkałeś? Przez uniwersytet, przez szkołę. On poszedł do szkoły? Jaki był wtedy? Niezbyt różny od tego, kim jest teraz. Był na pewno o wiele cichszy. Nie taki wkurzony, można powiedzieć. Co chcesz powiedzieć przez właśnie wkurzony, przez taki ostry? Nie wydaje ci się, że zbyt dużo o nim plotkujesz, prawda? Jak myślisz, jakby Vincent się poczuł, jeżeli by wiedział, że mnie o to zapytałeś? Okej, powiem wam szczerze, że ci tutaj goście wcale nie są zbyt mili, jakoś mi się nie za bardzo podoba to wszystko. Weźmy, to są chyba, Jezus Maria, jakieś ślimaki, nie mam zielonego pojęcia co to jest, no ale przekażmy to kolejnej osobie. I kto tym razem chce, kto tym razem sobie hapsnie? Ty? Hejka? Nie, 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 okej, na pewno on nie chce, dobra, tutaj proszę bardzo. Ta osoba by chciała. I kim ty w ogóle jesteś? Kelnerem, kimś bardzo, bardzo fajnym albo przyjacielem Vincenta? Może powiedzmy, że... nie wiem, no, przyjacielem Vincenta? Boże, najwyżej mnie zje po prostu. Okej, dobra, sorry, to było kłamstwo, przepraszam. Aha, jesteś naprawdę beznadziejny w tym. No cóż, co, kimkolwiek miałbyś być, Vincent musi być bardzo zdesperowany, żeby cię polubił. On raczej nie zaprasza ludzi, którzy są na twoim poziomie. Moim poziomie? Co ty w ogóle chcesz przez to powiedzieć? I tak się, moi drodzy, skończyła ta rozmowa. Jednakże ta druga postać mówi, że Rodi, czy to ty? Ha? Kto to powiedział? Cześć, teraz ty się ze mną w takim razie będziesz kolegował? Wiedziałem, to jesteś ty, hej, ja, to ja, Richard z naszej klasy. A
Ikon, pamiętasz? Wydawało mi się, że byłeś w doradzaniu może? Nie wiem, jaki hospitality, czyli będzie takim miłym dla kogoś, ale nie wiedziałam, że tutaj uniwersytet ma takie w ogóle kierunki. No tak, wiesz co, uniwersytet to troszeczkę nie do końca go pamiętam. W sumie przestałem cię widzieć po jakimś czasie. Czy zmieniłeś kierunek? Tak naprawdę olałem to wszystko, teraz mam swoją restaurację, albo myślisz o kimś innym. No dobra, olałem to wszystko, no taka jest prawda. Prawda, nie będziemy dalej kłamać. No tak, w sumie się domyśliłem. My? Wszyscy w klasie jakby myśleli, że niezbyt długo przetrwasz. Okej, dobra, nieważne. Twoi biedni rodzice, jak oni w ogóle to znieśli? Musieli być bardzo rozczarowani, prawda? Ale naprawdę niesamowicie jest cię widzieć ponownie. Tak naprawdę chcę wiedzieć, jak w sumie pracujesz tutaj z takim wspaniałym szefem kuchni. Czy padłeś na kolana i zacząłeś go błagać? Haha. Jezus Maria, jaki ten kość jest okropny. A wiesz co, muszę iść, siku. Sorry? No tak, muszę iść, siku, naprawdę, teraz muszę, potrzebuję iść, siku. Po prostu powinieneś powiedzieć, idę do toalety. Dobra, ja też zawsze mówię, że idę, siku. Okej, dobra. Dobra, besties, idziemy, słuchajcie, siku. Czy teraz się tutaj z nami Vincent będzie chciał kolegować? Teraz możemy porozmawiać? Co w takim razie cię tak gryzie? Dobra, no to w takim razie jakby porozmawiajmy o tym. Jak znasz Manon? Kogo? Moją Manon. Tej, której zdjęcie trzymasz w swoim office, no w twoim gabinecie, tak? Ta, która ci wysyłała te wszystkie listy. Moja dziewczyna. Czy jesteś pewien, że my myślimy o tej samej dziewczynie? Ponieważ Manon powiedziała, że one zerwały z jakimś takim żałosnym, rudym typem. I w takim razie to nie może być taka sama. A tak, ale w takim razie masz się nigdy nie interesować już moim gabinetem, Rodi. Moi drodzy, gdzie jest ten tęczowy vibe? Czy oni tutaj się będą kłócić o tę samą babeczkę? Jakby nie do końca rozumiem, co możemy tutaj dalej zrobić. Naprawdę, może tutaj jest jakieś przejście? Trochę się boję, ale no wejdźmy. Przepraszam, dobra, to jest jakiś korytarz. Może tam jest ta toaleta, bo nam się w sumie siku chciało, nie? Tutaj może przejdźmy? O mój Boże, to jest jego sypialnia. Oj. No dobra. Proszę bardzo, ładnie wyglądające łóżko i to jest najbardziej komfortowy mebel w całym apartamencie, w całym mieszkaniu. I ktoś śpi po obu stronach. Aha, możemy zobaczyć, moi drodzy, szafkę nocną Vincenta i mamy klucz do zamrażarki. O Boże, czy patrzysz po, jakby czegoś szukasz konkretnego? O kurczę. Tak, w sumie ja tylko chcę się zdrzemnąć, szukam łazienki albo coś innego. Wiesz co, szukam łazienki w sumie. Dokładnie! Czy nie pomyślałeś, żeby sprawdzić te drzwi jakby najbliżej kuchni? Jakie o inne drzwi? Nie musiałeś w takim razie już jakby obsługiwać gości. No, dawaj. Sorry. Idę, siku. Ja się trochę boję, ale idę. O tu. Tu było. Tak, tu jest toaleta. Dobra, przeszliśmy, proszę bardzo. Tutaj są, moi drodzy, jakieś rzeczy w szafkach. Nie będziemy robić siku. Okej, to trochę mi się nie podoba, moi drodzy. Okej, mamy tutaj, moi drodzy, jednak śmieci, w którym są jakieś takie brązowe włosy. A nie, przepraszam, nie brązowe, jakieś takie srebrne. Dobra. No to mamy klucz do zamrażarki, nie? Więc, no ja w sumie nie wiem, co ja mam zrobić. Czy my po prostu możemy wrócić do pracy? O, wszyscy już sobie poszli. Hej! O Jezus Maria, gdzie wszyscy sobie poszli? I praca się zakończyła. Co? Ale tak wcześnie? Coś mi wypadło. Czy wszystko jest w porządku? Więc? Lepiej idź do domu. Masz pracę rano. Okej, mój ostatni dzień. Co cóż, dzięki za imprezę, tak mi się wydaje. Dobranoc, Vince. Dobranoc, Rodi. Kochani, mi się to w ogóle nie podoba. Aha,
Aha, dobra, to już mieliśmy, widzieliśmy to już wcześniej, jednakże mnie bardziej zastanawia, co z tym kluczem, nie? Czy po prostu mamy zakończyć cały dzień, czy tam wbijać teraz? Ja nie mam pojęcia. Zobaczmy, poczekajcie, czy teraz się otworzą? Nie mam, nie wiem, zobaczymy, Jezus Maria, co tam szkodzi? Możemy wejść tam, czy jesteś pewien? Tak, jestem pewna, o mój Boże! Ja się trochę boję! Słuchajcie, ja nie mam pana długopisika przy mnie, to jest najgorszy po prostu dzień dla mnie. Dobra, to ja się schowam trochę pod biurko, dobra? To sobie popatrzymy tutaj na rzeczy w tej lodówce. Boże drogi, ja się tak boję. Co tu jest? Okej, tu coś jest. O mój Boże! Czy to jest, słuchajcie, naszyjnik nas z tą dziewczyną, z tą na M? Manon, dokładnie, to jest jej! To jest jej naszyjnik! Czekajcie, co tu się wydarzyło? Excuse me? Zapiszmy to, ale... Co, czemu? Czy on ją zabił? O mój Boże... możemy, słuchajcie, albo próbować się uwolnić, albo próbować się uwolnić, no XD, no, dużo nie mamy opcji. Okej, liny za bardzo są ściśnięte, nie jestem w stanie tego się, jakby, no nie jestem w stanie, wiecie, wyjść z tego. Tutaj jest ta, taka, Jezu, ja się tak zaczynam stresować, że już języka w gębie zapominam. Tutaj jest nóż i prawdopodobnie jestem w stanie tam go wziąć, jeżeli do niego dosięgnę. Czy on zabił tą Manonę? Masz jakby ode mnie odejść, nie podchodź ani bliżej. Przestań! Spokojnie, nie musisz tego robić. Naprawdę, możesz przestać. Koniec jest zawsze taki sam, nieważne co zrobisz. A co ci ludzie, tam byli osoby w restauracji, dlaczego one nie spróbują w jakiś sposób mnie tutaj uratować, tak? Albo wiesz co? Co? Może jeżeli jesteś szybki, to uciekniesz. Nawet, proszę bardzo, dam ci 15 sekund. Serio? Zrobiłbyś to dla mnie? Naprawdę? Oczywiście! Leć! Słuchajcie, 15 sekund i tutaj mamy timer, dajcie spokój. No weź no. Aha, i mamy uciekać. No to przecież ona zabije. Boże drogi, tak to się skończy, besties. Boże drogi, not like this. Nie jesteś nawet w stanie się pospieszyć, tak naprawdę, jeżeli nawet chodzi o twoje życie, ale rozczarowanie. Aha. Okej. Okay. Okej, okay. I to jest kolejne zakończenie. Wydaje mi się, że to zakończenie jakby dało nam o wiele więcej pytań niż odpowiedzi, będę z wami szczera? Dokładnie, mamy zakończenie drugie, najlepiej smakuje na zimno. Dzień dobry moi drodzy, tutaj Olga z przyszłości, aby dokończyć zakończenia. No i właśnie, podobno tutaj jest jakiś katalog, z którego możemy skorzystać i podobno, aby po prostu tutaj mieć jakby kolejne zakończenie, to potrzebujemy tych zapałek, także zakupmy je. Ja w ogóle nawet nie wiedziałam, że są jakiekolwiek, moi drodzy, tutaj, o kurczę, że są tutaj jakiekolwiek ulepszenia, no ale dobra, kupmy w takim razie też to, wszystko jest na razie wyprzedane, więc to nie wygląda zbyt dobrze, no ale cóż, jeszcze aby być pewnym, zadzwońmy do naszej dziewczyny, czy może jednak zmieniła zdanie i chciałaby odebrać? Hej? Może jednak coś ten? Nie w ogóle? Okej, całkowicie nie, w takim razie musimy iść do pracy. No i dobrze, mamy ten ostatni dzień, musimy, proszę bardzo, tutaj włożyć do ekwipunku, moi drodzy, zapałki. Rozpocznijmy nasz dzień pracy i wydaje mi się, że teraz troszeczkę to zakończenie będzie inaczej wyglądało, gdy wejdziemy do naszej lodówki. Dobra, lecimy. Przepraszam bardzo, jak to jest zamknięte, skoro ja mam klucz? O, dobra, sorry, tutaj, moi drodzy, jednak była ta lodówka. Już nie chciałam jakoś tutaj wkurzyć. No i wiadomo, proszę bardzo, no tak, wiemy, moi drodzy, że tutaj, no, jakby nasz Vincent sobie gotował naszą byłą dziewczynę. No i dobra, zapiszmy sobie tutaj. No i zobaczmy.
zobaczmy, kochani, jak to się zmienia. Czy teraz dzięki temu użyjemy zapałek, żeby... O, dobra, jest taka opcja. Dobra, użyliśmy zapałek i ja idę stąd. Ja stąd, proszę bardzo. Dokładnie, nasz nawet bohater mówi, że musi stąd uciekać. Bestii, i ja stąd uciekam, jest zamknięte. O Jezu, jest tak zimno. Nie wydaje mi się, że mam wystarczającą ilość siły, żeby rozwalić te drzwi. A co ja mam teraz zrobić, Bestii? Czy ja mam w takim razie wziąć jakiś nóż może, żeby się przed nim ten bronić? Czy to... Nie, to jest po prostu mięso, tak mi się wydaje. Nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Gdzie jest jakiś nóż? Gdzie jest cokolwiek, co byśmy mogli... Okej, dobra, tutaj są, moi drodzy, jakieś takie rzeczy do czyszczenia, ale... No właśnie, jakby... Gdzie jest inne rzeczy? Gdzie jest jakakolwiek tutaj... możliwość, żebym mogła się jakoś obronić albo stąd wyjść, no bo jak jest zamknięte, no to elo, nie? Okej, ja cały czas tutaj sprawdzam. Jedyne, co mogę zrobić, to wzięłam, kochani, mąkę, która tam była. Okej, to nie wiem, co moglibyśmy z tą mąką zrobić. Nie mam, tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia, moglibyśmy bić tamtego gościa tą mąką, jakby sprawić, że... O, to się wydaje ten ostry, dlaczego w takim razie nic nie weźmiemy z tego? Może coś stąd? Okej, mamy to, mamy, moi drodzy, tę mąkę i możemy w takim razie chyba zatrzymać wentylację? Aha, jakbym mogła ją zatrzymać? Tutaj mamy tę mąkę. Może jest jakaś opcja, żebym mogła coś tam włożyć na przykład? Nie wiem. Zastanawiam się. Cały czas patrzę na te same rzeczy, ale nie wiem, może mój bohater się jakoś inaczej odniesie do tych rzeczy? O, tutaj mamy jakąś kontrolkę, moi drodzy. To nie brzmi zbyt dobrze. Czy byśmy po prostu cieli jakieś mięso? Chyba tak. To nie brzmi zbyt fajnie. Możemy w takim razie obciąć, moi drodzy, mięso z tą piłą. I czy my coś dostaliśmy z tego? Nie wiem, ale piła przestała działać, więc może teraz ten wentylator... Tak, dostaliśmy jakąś kość, więc możemy teraz kość włożyć w wentylator. I możemy w takim razie spróbować uciec. Dobra. Rozwalmy, słuchajcie, proszę bardzo, te drzwi i co, ja przechodzę. O Boże, coś tu się stało z restauracją. Nie podoba mi się to, moi drodzy. Czy ja teraz powinnam przejść dalej? Uciekamy, Besties, my stąd wychodzimy. Jezus Maria, dlaczego to musi być zamknięte? No dobra, może jak nie to wejście, to tamto drugie? Uciekamy, Besties. To też jest zamknięte? Jak to może być zamknięte? Poczekajcie, może mam z czymś na pewno wejść w interakcję, prawda? Oho. No już, mamy, moi drodzy, steaka. I tutaj chyba nasz Vincent po prostu nasz zauważył. I to nie wygląda zbyt dobrze. Uciekamy. Jezus Maria, czy ja mogę? Hej, czy my możemy po prostu o tym porozmawiać? Poczekaj, nie podchodź ani bliżej. Oj, chyba coś udało mi się zrobić, moi drodzy? Coś się udało? Okej, chyba będziemy go bić na pewno. Ty! Nie wiem, co ja mogę nawet do ciebie powiedzieć, jak mógłbyś kiedykolwiek myśleć o zrobieniu jedzenia z... Czy wszystko to, co gotujesz? Czy ty w ogóle siebie słyszysz? Nie, to jest obrzydliwe. Nigdy bym nie dawał czegoś takiego, takich obrzydliwych potraw w mojej kuchni. Ale to dlaczego? Dlaczego ona, dlaczego ja? Dlaczego ona? Dlaczego to zrobiłeś? Jaki w ogóle powód mógłbyś znaleźć, żeby ją tak zamordować? No cóż, nie planowałem, żebym ja to zjadł. Czyli że co? Czyli że my mieliśmy to zjeść? Więc w takim razie kto miał to zjeść? W takim razie, co ona ci zrobiła, żebyś ty w ogóle ją zabił? Ponieważ ty miałeś to zjeść. Co? Ta potrawa była przeznaczona dla ciebie, ale ty odmówiłeś zjedzenia jej i w takim razie teraz jest ona zmarnowana. I to naprawdę nie było dla mnie. Vincent, to jest całkowicie okropnie powalone, wiesz to, prawda? Tak w ogóle nigdy nie powiedziałeś mi twojego ulubionego jedzenia. Dlaczego ja?
moje ucho, zjadłeś moje ucho? Excuse me, kiedy to się wydarzyło? Ja tylko nie mogę... Nie bądź już taki z siebie dumny, prawdopodobnie byłoby lepsze, kiedy byłoby lepiej ugotowane, jakoś upieczone. Czyli ty w takim razie jesz ludzi? Nie! Nie mogę znieść jedzenia. Bez względu na składniki albo przepis, wszystko smakuje tak samo. Smakuje jak nic. Po prostu chce mi się żygać. Okej, dobra, ale to wcale nie wytłumacza, dlaczego chciałbyś to zjeść, naszą bestii. Także to jest ta kwestia, jakby... ale z tobą może... Przepraszam, ja chcę uciekać. Ja chcę uciekać, to są... Dobra, słuchajcie, udało nam się chyba z niego wyrwać, musimy tą strzałkę naciskać. Jak długo ją znałeś, czy ty w ogóle ją kochałeś? Dobra, jak długo ją znaleźć? Znałeś, a nie znaleźć! Nie odpowiedziałeś mi, jak długo ją znałeś. Nie ma teraz nie ma teraz sensu, żebyś omijał to pytanie, prawda? To już nie ma co tak naprawdę ukrywać. W sumie to nie znałem jej zbyt długo. To nie była jakaś długa, w sumie to krótko ją znałem, zanim zapytałeś o tę robotę, zanim poprosiłeś o tę robotę. Ona była mną zainteresowana, ale ja nie byłem, więc to w sumie jest jakoś jej wina. W sumie to zanim opowiedziałeś tę płaczliwą historię o niej, co więcej, kiedy wykazałeś się taką desperacją i poświęceniem dla tej dziewczyny, wtedy zrozumiałeś, że ona była częścią tego przepisu, którego tak poszukiwałeś. A ty nawet nie chcesz tego spróbować? Czy ona dla ciebie cokolwiek znaczyła? Ona wyglądała na bardzo szczęśliwą na tym zdjęciu z tobą. To zdjęcie, które wyrzuciłeś do śmieci w twoim kabinecie. Jak mogłeś? Czy tobie w ogóle zależało? Nie. Więc w takim razie to była jakaś beznadziejna, jakaś obrzydliwa gra dla ciebie? Ty nawet jej nie kochałeś, ale ty ją kochałeś. Ty tak naprawdę kochałeś ją niezwykle mocno i ona nawet o tobie nie wspominała. Kochałeś ją, prawdopodobnie wciąż ją kochasz, bez jakiejkolwiek możliwości, aby ona pokochała cię jakby w drugą stronę, żeby ona cię pokochała. Nie mów tego, nie! Zostałem zainspirowany. Mówiono mi, że nie gotuję z miłością, co jest sentymentalne i bez sensu recenzją w kulinarnym świecie. Jestem profesjonalnym szefem, nie jakimś tam rodzicem robiącym jedzenie dla jego dziecka, ale pomyślałem, że właśnie rozumiem, zrozumiałem to, o co im chodziło w momencie, kiedy ty się pojawiłeś. Uciekamy, besties. O Boże. Dobra, wypad, mordo. O tej jednej jakby kucharce albo twoje gotowanie mnie obrzydza. No to o tej jednej kucharce, której on chyba w ogóle zrobił, moi drodzy, krzywdę, pamiętacie, z tym palnikiem. Jezus Maria, ty robiłeś to wszystkim swoim pracownikom? Czy to w takim razie jest dlatego, dlaczego już nie masz tak naprawdę ludzi do obsługi, tak jak mówiono w magazynie? Co? Ta jedna kucharka, ten człowiek któregoś dnia po prostu zniknął. Jezu, tak, ale dlatego, że po prostu był wylany. Dlaczego nie mogłeś zrobić tego dla mnie? Vincent się zapytał, więc dlaczego ty się nie zwolniłeś, a nasz bohater mówi, dlatego, to przez nią, to było tak naprawdę wszystko dla niej, wiedziałeś to. Dobrze zdawałeś sobie z tego sprawę. A, no tak, jak mógłbym zapomnieć, to jest tak naprawdę wszystko, o czym ty tylko mówisz. Nie dziwię się, dlaczego ona cię zostawiła, jesteś naprawdę wyczerpujący. Zamknij się! Okej, dobra, teraz możemy powiedzieć, że twoje gotowanie mnie obrzydza. Nie jestem w stanie uwierzyć, że ty planowałeś dać mi to do jedzenia. Jezus Maria, bardzo się cieszę, że nigdy nie dałem jakiegokolwiek jedzenia, który mi jakby przygotowałeś. Nie jadłeś? Ta, one wszystkie po prostu są teraz w lodówce. Nie mogę ich próbować, żeby wiedzieć, że to jedzenie nie smakuje jak normalne. I tak naprawdę zawsze sprawiałeś, że nie miałem apetytu. I teraz tak wiem dlaczego. Dobra, besties. No ziemi tutaj, proszę bardzo! Nie próbuj nawet. Ja jestem zbyt mocna, zbyt po prostu szybka. Czy tego żałujesz, albo nie będziesz nigdy usatysfakcjonowany? Czy tego żałujesz? Dlaczego powinienem? Tak naprawdę to ty zapytałeś o tę pracę. Jesteś wewnętrznie spleśniały. Nigdy nie będziesz usatysfakcjonowany. Vincent, po prostu posłuchaj mnie. Jeżeli wszystko na świecie nie smakowało dla ciebie w jakikolwiek sposób, to dlaczego w ogóle myślisz, że ja będę inny, że moja sytuacja będzie inna. Jeżeli robisz to wszystko tylko i wyłącznie po to, żebyś mógł odzyskać kubki smakowe i kiedy się okaże, że jestem tak naprawdę jak wszystko inne, to co wtedy zrobisz? Wtedy zabiłeś ją
wtedy zabiłbyś mnie bez żadnego powodu. Czy tak naprawdę jesteś w stanie się z tym pogodzić? Jeżeli to jest twój pomysł na sprawienie, że jesteś szczęśliwy, to nie wydaje mi się, że kiedykolwiek będziesz. Oj. Czy my mamy uciekać? Jejku, kochany, musimy jakoś, słuchajcie, coś z tym zrobić, tak? Czy on ma nas całkowicie, jakby wy teraz nie jesteśmy nic w stanie zrobić? Dobra, możemy tędy uciekać, ale ja nie wiem gdzie. No weź, odczep się od nas. Ja nie wiem, gdzie ja mam uciec. Czy ja mam po prostu coś rozwalić? Czy mam coś pod... Nie wiem zielonego pojęcia. Może to szkło? A! Odczep się ode mnie, jakby... to jest przecież ten. To jest przecież za... Może śmieci? Nie wiem, słuchajcie. Nie mam pojęcia. Wybijamy go, ale na razie nic jakby... Nic się nie dzieje, a ja nie wiem, co mam dalej zrobić. No to teraz w ogóle to utknęłam, słuchajcie. Więc może po prostu dam mu się... Może dam mu się po prostu złapać? No bo i tak utknęłam, ja nic nie mogę z tym zrobić. Chłop nade mną stoi, poczekajcie, nie naciskamy tego w takim razie. Okej, no i wiemy, co się w takim razie wydarzy. Okej. Dobra, czyli mamy kolejne zakończenie, moi drodzy. Gdzie jest ta gejoza, którą ja po prostu chciałam, okej? Jakby co tu się wydarzyło? Co się wydarzyło? Przecież to miało całkowicie inaczej wyglądać! O, proszę bardzo, zyskaliśmy, moi drodzy, potrawę zrobioną z serduszka. Wspaniale. Okej, tutaj jest chyba jakaś, słuchajcie, butelka, którą mogę wziąć. No dawaj. Mam butelkę. I teraz co? Lecimy! Lecimy, mordo! Lecimy, proszę bardzo, bestii! I... Udało się? Udało się? Okej, mamy to. Udało się. Jezus Maria, tak, w końcu uciekliśmy, słuchajcie, od... No, można powiedzieć, był jakby perfekcyjnym facetem, oprócz jakby dopóki się nie okazało, że jest kanibalem, okej, oderwał nam ucho, to jest ta kwestia. Ja też bym się tak czuła. Na zasadzie ja nie wiem, słuchajcie. I co ja mam teraz zrobić? Czy ja mogę jakoś coś z jego ciała? Mamy klucz do restauracji, więc ja opuszczam to miejsce. Eluwina! Ja nigdy tutaj nie byłam. Tak, dokładnie, Elo. I tutaj jest napisane, że zemsta smakuje najlepiej, kiedy jest schłodzona. Aha. Czy ja mogę stąd wyjść? Moment. Jakby chwila. Ten już umarł, więc chyba my możemy stąd... Nie! Co ja mam z tym zrobić, moi drodzy? Mamy ten klucz do restauracji, to czemu ja sobie go nie mogę otworzyć drzwi? Co to ma być? Jedyne, co mi się kojarzy z tym zimnem, no to jest ta lodówka, nie? Ale po co mielibyśmy do niej wracać? Nie rozumiem. Mamy, moi drodzy, olej. Mamy... Aha, dobra. Mamy ten olej i co? Mamy tę mąkę. Czy coś jeszcze mam stąd wziąć? Nie wiem. Może mamy włączyć znowu tę maszynę? Nie. Okej. Cały czas nam bohater mówi, że tego nie będzie dotykał. Czyli mamy olej. Czy my mamy coś z tym olejem zrobić? Tak. Mamy... Aha. Podpalimy to, nie? No i dobra. No i dajcie spokój. Ja się nie spodziewałam, że ta gra będzie o tym, okej? Ja myślałam, że to będzie cute romans o dwóch tęczowych chłopcach, ale... no moi drodzy, jednak nie. Powinienem coś zjeść. Ja nie wiem, czy to jest teraz ten moment, żebyś o tym mówił, kochani, ale no bardzo ciekawie to się po prostu wszystko rozegrało, że tutaj ten szef jako iż nie miał jakby, wiecie, kubku smakowy, więc nie mógł nic posmakować, nie wiedział, jak jego posiłki w ogóle smakują, to postanowił przyrządzić to z miłością, a jakokolwiek w ogóle miłość tutaj spotkał, to przypuszczam, że właśnie tej pary. I nie wiem, czy ten Vincent lubił w jakiś sposób tego kelnera. Myślę, że na jakiś taki bardzo obrzydliwy, wiecie, tragiczny. Nie jestem przekonany, że mogę tak z tobą robić.
Co? To jest za dużo i tak naprawdę nawet za mało w niektórych miejscach. Nie rozumiem, my byliśmy... Wydawało mi się, że my tak naprawdę jakby świetnie sobie radziliśmy. Co się wydarzyło? Ach, nic się nie wydarzyło, Rodi. Po prostu daj mi trochę czasu. W końcu znajdę pracę, będę miał wystarczająco pieniędzy. Moglibyśmy gdzieś wyjść. Obiecuję. Rodi, czy to jest to mieszkanie? Tak naprawdę, wiesz, ja oszczędzam teraz na lepsze mieszkanie. Naprawdę. Rodi, Manon, to nie jest twoje mieszkanie, albo twoje randki, to jest... Nie jestem w stanie oglądać, kiedy niszczysz jakikolwiek progres, który robisz ze sobą, kiedy starasz się sprawić, abym była szczęśliwa. Naprawdę jestem tym zmęczona, ale nie jesteś gotowy na relacje. Zabijasz siebie dla mnie i nie jestem w stanie zaakceptować, że wydajesz pieniądze na kogoś, kogo nie potrzebujesz. Ja naprawdę masz dobre intencje i naprawdę znowu cię kocham, naprawdę cię kocham, ale w momencie jakby dopóki nie nauczysz się zajmować się sobą, to ten związek będzie tylko i wyłącznie dla nas obojga trucizną. I wiesz, ja... I w sumie widzimy się później, Rodi. No, nie sądzę, że się widzimy później, skoro... No ale dobra. Aha. Mhm. No i moi drodzy, mamy zakończenie trzecie, że najlepiej smakuje na gorąco. I to już będzie tyle. Mega, 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 mega ciekawa gra. Szkoda tylko, że nagrywałam ją, słuchajcie, za jakieś 7 godzin, bo tutaj cały czas trzeba było te po prostu poziomy z gotowaniem cały czas powtarzać i czy szybko się jej failowało, nieważne. Uważam, że bardzo ciekawa fabuła. Myślę, że ten Vincent jakkolwiek, wiecie, chciał pomóc, jak można tak powiedzieć, temu naszemu głównemu bohaterowi, temu Rodiemu, tylko że nie do końca wiedział jak, więc myślał, że jak przyrządzi mu, moi drodzy, potrawę pełną miłości, to on też będzie zadowolony. Wydaje mi się, że to, można powiedzieć, żołądek, moi drodzy, nie jest drogą do serca w każdym przypadku i z tym wam zostawiam.